Czcigodni moi współbracia, kapłani, księża Saletyni, umiłowani w Chrystusie, bracia i siostry, drogie dzieci, młodzieży, niech Pan nas wszystkich tutaj obecnych obdarzy swym pokojem. Dzisiaj w tą niedzielę palmową kończymy nasze wspólne rekolekcje wielkopostne pod tytułem Miłości bez krzyża nie znajdziecie, a krzyża bez miłości nie uniesiecie. I tak jak przeżywaliśmy w ciągu tych trzech dni, ten właśnie taki paradygmat dojrzałości chrześcijańskiej, czyli abyśmy potrafili patrzeć, myśleć po Bożemu, ale też dzisiaj jest trzeci poziom tego naszego życia chrześcijańskiego, to jest działanie. Przed chwilą, bracia i siostry, usłyszeliśmy Ewangelię, która mówi nam nie tylko o męce Jezusa, o Jego śmierci na krzyżu, ale też i mówi o tym uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy, gdzie się wszystko miało dokonać. Widzimy, jakie jest wielkie zaangażowanie tłumu, jak wszyscy z wielką glorią, wykrzykując Hosanna synowi Dawidowemu, oczekują cuda i spotykają samego Jezusa, który wjeżdża do Jerozolimy. I ten sam tłum, który dzisiaj chwali i uwielbia Jezusa, dosłownie za kilka dni będzie krzyczał: ukrzyżuj Go. To jest właśnie to, co dzisiaj możemy dostrzegać też i we współczesnym świecie, a nawet w naszych sercach, że z jednej strony możemy dzisiaj wszyscy razem bardzo szybko się zorganizować dla jakiegoś takiego pospolitego ruszenia, żeby pokazać, że jesteśmy ludźmi dobrymi, że coś możemy uczynić. Możemy sobie przypomnieć przed 2 laty, kiedy zaczęła się wojna, z jednej strony trochę w panice, ale z drugiej strony też każdy z nas chciał w jakiś sposób coś robić, aby ratować drugiego, aby pomagać, aby dawać jasne znaki takiego poparcia i pomocy. Ale dzisiaj Bóg chce nam pokazać, że On nie tyle oczekuje od nas jakiegoś zewnętrznego działania, bo to zewnętrzne działanie, ono jest takie nie do końca uczciwe czy też prawdziwe. Dzisiaj nawet ludzie, którzy są dalece od Pana Boga, mogą przez jakiś czas czy dla jakiejś propagandy coś dobrego robić. I jest wiele takich inicjatyw, gdzie pod przykryciem dobra się przekazuje jakieś różne pseudowartości. Możemy dzisiaj nawet w Kościele dostrzec taki trochę humanizm bez Boga, czyli komuś pomagamy, ale tego człowieka do Pana Boga nie zbliżamy, nie pomagamy Mu w Jego nawróceniu czy w Jego znalezieniu Pana Boga. Dlatego ważne jest, żebyśmy zrozumieli, że Bóg od nas oczekuje nie coś nadzwyczajnego, tylko chce, abyśmy mieli proste, zwyczajne, ale głębokie życie, zakorzenione w Nim. Żebyśmy dobrze to zrozumieli, możemy dzisiaj sobie przypomnieć błogosławioną rodzinę Ulmów. Jak raz dzisiaj jest równo 80 lat od męczeńskiej śmierci Wiktorii, Józefa i ich 7 dzieci, którzy zostali zamordowani niedaleko od Łańcuta za to, że przyjęli 8 osób z żydowskiej rodziny i prawie przez 2 lata dawali im schronienie. Popatrzmy, to są zwykli, zwyczajni ludzie, którzy tak samo jak i wy pracowali na roli, prowadzili zwykłe, zwyczajne życie, niczym się nie wyróżniali. Chyba i najbardziej, to dzisiaj warto podkreślić, takim ogromnym zaufaniem do Pana Boga. Bo mimo tego, że widzieli zagrożenie, widzieli, że jeśli przyjmą tą żydowską rodzinę pod swój dach, jeśli dadzą im schronienie, to narażają siebie na śmierć, na męczeństwo. Ale woleli słuchać Pana Boga niż człowieka. Droższe dla nich było wykonanie woli Boga niż schronienie własnego życia. Dlatego właśnie w tym takim dobrym rozeznaniu przyjęli tą rodzinę i dali jej schronienie. Ale oczywiście ktoś doniósł i kiedy Niemcy się dowiedzieli, że właśnie w tej biednej rodzinie Ulmów przechowują się Żydzi, to właśnie 24 marca 1944 roku przyjechali tam i zamordowali wszystkich. I całą rodzinę, nawet Wiktoria była w ciąży z najmłodszym członkiem rodziny
i wszystkich tych Żydów, całą rodzinę Goldman z 8 osób, które tam się przechowywały. Bracia i siostry, taki przykład dzisiaj dla nas jest bardzo ważny. Dzisiaj świat mówi o wielkich jakichś tam sukcesach, o bohaterach, o wielkich osiągnięciach, o wszystkim. Dzisiaj wiele się mówi o różnych jakichś kierunkach, w których powinniśmy iść, na co powinniśmy zrobić, co powinniśmy robić, jak powinniśmy być wrażliwi na jakieś różne dewacje, na różne jakieś związki jednopłciowe. O wszystkim się mówi. Ale dzisiaj i w Kościele, i w naszym społeczeństwie prawie nic się nie mówi o rodzinie. Popatrzmy logicznie. Gdzie się przekazuje życie? W jakichś związkach nieuregulowanych czy jednopłciowych? Jest to niemożliwe. Jest to wbrew naturze, wbrew woli Boga. Bóg przekazuje życie, daje człowiekowi możliwość razem z Nim brać udział w akcie stwórczym, przede wszystkim w rodzinie. Tam się też przekazuje wiara. W rodzinie też się przekazują wszystkie wartości. I jak mówił święty Jan Paweł II, rodzina dzisiaj jest tą podstawową komórką zdrowego społeczeństwa. I dla nas to jest dzisiaj bardzo ważne, jeśli się zastanawiamy, co my możemy zrobić. Mamy wojnę, widzimy jakiś chaos w świecie, widzimy, ile się rzeczy dzisiaj zmienia, nie ma jakiejś stałości, nie ma jakiejś jasności. Jak w tym wszystkim się odnaleźć jako ludzie wierzący? Bóg dzisiaj od nas oczekuje konkretnego działania. Nie zewnętrznego, tylko o to, przede wszystkim, abyśmy się zatroszczyli o nasze zbawienie, abyśmy dzisiaj naprawdę zaczęli się troszczyć o to, aby były mocne rodziny, aby w naszych rodzinach była obecna modlitwa, aby w naszych rodzinach przekazywała się wiara, aby w naszych rodzinach były jasne zasady, jasne wartości, wartości, które przekazuje nam Bóg. I to jest, myślę, że dzisiaj bardzo ważne. Tak bardzo często się zastanawiałem, co było takim największym powodem czy jakimś argumentem, dlaczego Józef i Wiktoria zdecydowali się na przyjęcie tej rodziny. Mogli w jakiś inny sposób tej rodzinie pomagać. Nie, oni się zdecydowali, przyjęli ich do swojego domu. Na własnym strychu przychowywali tych ludzi. Czyli tak naprawdę zaryzykowali wszystko, łącznie ze swoim i z życiem i z życiem swoich dzieci. Co było takim powodem, że aż tak bardzo mocno zaufali Panu Bogu, nie bojąc się nawet śmierci? Myślę, że warto, żebyśmy dzisiaj w kontekście tej Niedzieli Palmowej zrozumieli, że Bóg dzisiaj od nas wymaga takiej dojrzałości w wierze. I ta dojrzałość w wierze się wyraża w takich 5 krokach, które nam przedstawia święty Paweł w kerygmacie. Pierwszy krok, który jest bardzo ważny dla nas wszystkich, to, że Bóg chce objawić nam swoje prawdziwe oblicze. Jaki ten Bóg jest? Bóg jest kochający. My bardzo często dzisiaj jakoś rezygnujemy z wiary, czy odchodzimy od Pana Boga, czy oddalamy się od Kościoła, tylko dlatego, że nie mamy prawdziwego poznania Boga. Jeśli ktoś poznaje Boga, Jego oblicze, nigdy sobie nie pozwoli na jakąś rezygnację czy jakieś odejście, bo wie, że ta miłość jest twórcza. Wie, że jeśli jest z Bogiem, jeśli ma w sobie to błogosławieństwo, to Bóg go prowadzi i nic mu nie grozi. Nawet jeśli ktoś mu odbierze życie ziemskie, tak jak zostało to dokonane, ten męczeński akt mordu nad tą biedną rodziną Ulmów, ale nie zabrał im najcenniejszego, obecności i tego wielkiego doświadczenia miłości Pana Boga. Bracia i siostry, dzisiaj, kiedy widzimy, jaki ten świat nasz jest zagubiony, jak wiele mamy tej agresji, nienawiści, chociażby dzisiejsza noc, myślę, że potrzebujemy takiego nowego doświadczenia miłości Boga. Potrzebujemy. I to jest najważniejsze, żebyśmy szukali tej miłości. Żebyśmy nigdy z niej nie rezygnowali. Bez tej miłości nie będziemy mogli żyć.
będziemy mogli istnieć, będziemy próbować kogoś naśladować, coś udawać, stwarzać sobie iluzję szczęścia, jakiś dobrobyt, ale to nie jest ta pełnia, którą pragniemy, aby w życiu przeżyć, doświadczyć, aby w niej naprawdę doświadczyć takiego prawdziwego szczęścia. Drugi punkt, który jest bardzo ważny w tym właśnie kerygmacie świętego Pawła, to jest nasz grzech. Bracia i siostry, grzech nigdy nie jest w centrum w Piśmie Świętym, nigdy nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest to, żebyśmy pamiętali, że Bóg chce uzdrowić naszą grzeszną naturę. My po grzechu pierworodnym jesteśmy skłonni do grzechu. I to, co jest naszą dzisiejszą tragedią, to, że my sobie zazwyczaj pozwalamy w grzechach żyć i nawet więcej. Czasami jakby się boimy te grzechy oddać Bogu. I się męczymy, tracimy wiarę, tracimy sens życia, nie widzimy wyjścia, wchodzimy w takie stany nawet depresywne, a wystarczy tylko oddać grzech, odpuścić go, aby Pan Bóg dał nam w zamian łaskę uświęcającą. Bóg chce dzisiaj leczyć nasze grzeszne sumienia, które bardzo często są zranione właśnie przez grzech. I dzisiaj widzimy, że świat jest bardzo mocno pogrążony w grzechu. Dlatego grzech dzisiaj jest cały czas w jakiś sposób wytłumaczany, potrafimy sobie wszystko wyjaśnić, potrafimy wszystko sobie uzasadnić. A grzech to jest trucizna. Jeśli jest w moim sercu, nie mogę się czuć dobrze. To tak, jakbym spożył jakąś truciznę. Czyli grzech zawsze prowadzi do śmierci. I ta śmierć nastąpi później czy prędzej, jeśli nie doświadczę łaski Bożego przebaczenia w miłosierdziu Jego, w sakramencie spowiedzi i pojednania. Trzeci punkt. Bóg nam okazuje zbawienie w Jezusie. Słyszeliśmy, czego Jezus dokonuje. Z miłości do nas. Pozwala siebie oskarżyć, nawet się nie broni, jak słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii Marka. Nawet się nie broni. Różne bluźnierstwa, oskarżenia, potem te poniżenia, biczowania, to prowadzenie tą drogą haniebną na Golgotę, te wszystkie znęcania po drodze, aż w końcu rozebranie go i ukrzyżowanie. On milczy, przyjmuje wszystko. Po co? Dlaczego? Bo chce, abyśmy w tym wszystkim zobaczyli, jak bardzo nas kocha. Chce ponieść całą pełnię tej kary za grzech, abyśmy my nie musieli ponosić. Dlatego potrzebujemy Jezusa jako Zbawiciela. I to jest dzisiaj bardzo ważne, abyśmy my jako ludzie wierzący wyznali Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Bardzo często mówimy do Jezusa, bardzo często mamy dużo informacji o Nim. Gdzieś tam modlimy się, ale jest ważne, abyśmy mieli z Jezusem taką osobistą relację. I to jest naprawdę bardzo ważne. Będziemy przeżywać teraz czas Wielkiego Tygodnia. Będzie więcej adoracji niż zazwyczaj. Czy w ciemnicy, czy w Bożym grobu. Będzie więcej możliwości, więcej czasu. Bracia i siostry, to jest ważne, żebyśmy tego czasu nie zmarnowali. Będzie pokusa teraz, żebyśmy sobie coś tam zrobili przy domu, bo wiosna, bo na wsi zawsze robota jest. Ale właśnie spróbujmy ten tydzień przeżyć bardziej w obecności Jezusa. Chciałem zauważyć taką ciekawą rzecz, że tam, gdzie jest adoracja Najświętszego Sakramentu, tam, gdzie jest kult Eucharystii, tam, gdzie ludzie przyjmują Komunię Świętą, Kościół dzisiaj żyje. Nieważne, czy to jest Polska, czy to jest Ukraina, czy to są Stany Zjednoczone, czy to jest gdzieś tam na zachodzie Europy, czy to jest Ameryka Łacińska, tam, gdzie jest kult Eucharystii, tam jest życie. Tam, gdzie nie ma kultu Eucharystii, gdzie nie ma adoracji, gdzie ludzie już nie przyjmują Jezusa, bo nie widzą takiej potrzeby, kościoły są puste. Zastanawiałem się, co zrobić z tym budynkiem sakralnym, bo już nie ma dla kogo tego budynku utrzymywać, czy nie ma kto go utrzymywać. To jest właśnie to. Jeśli chcemy dzisiaj, aby skończyła się wojna, jeśli chcemy, aby mieć to Boże błogosławieństwo, potrzebujemy Jezusa. Potrzebujemy stanąć przed Nim na kolana,
Potrzebujemy Go adorować, potrzebujemy się modlić, tak jak modlił się święty Jan Maria Vianney. Ja patrzę na Niego, a On patrzy na mnie. Taka prosta, zwykła, a jakże głęboka modlitwa i obecność. Czwarty krok. Wiara i nawrócenie. Widzimy, co się dzieje w świecie, widzimy, co się dzieje też i w Ukrainie. Już ponad 10 lat jest wojna, ponad 2 lata mamy tą pełną inwazję Rosyjskiej Federacji, ale zawsze rodzi mi się pytanie, ale czy wskutek tej wojny, tych wszystkich pogrzebów, tych wszystkich ludzi poranionych, tych kalek, tych żołnierzy, którzy bez rąk, bez nóg wracają do domu, czy myśmy się stali ludźmi bardziej wierzącymi? Czy w naszych kościołach, cerkwiach zaczęło przychodzić więcej ludzi? Nie. Popatrzcie, co się dzieje w miastach dużych. Restauracje są przepełnione. Zabawy, alkohol. Nieważne, czy czas Wielkiego Postu, czy to jest jakiś czas, kiedy ktoś tam zginął. Nie. Tam ktoś ginie, ktoś chowa bliskiego, ktoś siedzi w szpitalu i modli się, żeby wyżył, czy mąż, czy syn, czy córka, a świat się bawi. I bardzo dużo ludzi na Ukrainie się bawi. Nic się nie zmieniło. Tak jakby wojny nie było. Bracia i siostry, jeśli w naszym państwie nie będzie takiego prawdziwego nawrócenia, poczynając od prezydenta, od parlamentu, od premiera, od wszystkich tych, którzy się uważają za wielkich kierowników, jeśli oni się nie zaczną modlić i wierzyć w Boga, a nie w jakąś broń, nie w jakieś układy międzynarodowe, to wszystko są bzdury. To nic nie ma żadnego odniesienia do naszego życia. To nikomu nie pomaga, to nikogo nie ratuje. Dlaczego? Dlatego, że nie ma wiary. Jeśli prezydent jest niewierzący, to znaczy, że nie powinien być prezydentem, bo jest prezydentem narodu chrześcijańskiego. Musi być wiara. Jeśli dzisiaj my się nie zaczniemy modlić w naszych kościołach, w cerkwiach, jeśli nie staniemy na kolana przed Panem Bogiem i będziemy prosić, nic się nie zmieni. Wojna się skończy, a my będziemy jeszcze bardziej oddaleni od Boga. Tak dalej nie może się kontynuować. Nie oszukujmy się. My sobie bez Pana Boga nie poradzimy. Naprawdę sobie nie poradzimy. Diabeł, szatan jest bardzo mocny dzisiaj. Potrafi dzisiaj zniszczyć wszystko. Nie tylko rakietami, dronami, ale też podstępnie działa z różnych stron, niszcząc myślenie młodych ludzi, niszcząc nawet już wychowanie dzieci. I co się dzieje w naszym państwie? My dzisiaj w państwie, gdzie trwa wojna, myślimy o jakichś specjalnych prawach dla par jednopłciowych. A kto się dzisiaj pyta, za co wychowują rodzice swoje dzieci? Za co mają utrzymywać? Kupić im zwykłe wyżywienie? Nikt się nie pyta. Gdzie jest, czemu ta hierarchia została całkowicie zniszczona? Właśnie dlatego, że nie ma Boga, nie ma nawrócenia, nie ma wiary. Zajmujemy się bzdurami, a unikamy najważniejsze. Nawrócenie do Pana Boga. I ostatni punkt. Wspólnota Kościoła. Bracia i siostry, Pan Bóg tak działa, że zawsze gromadzi lud. Tak było z narodem wybranym. Tak było, kiedy Jezus zaczyna głosić Królestwo Boże. W ciągu 3 lat, chodząc po świętej ziemi, gromadzi wokół siebie apostołów, gromadzi wokół siebie lud. I tak jest i dzisiaj. Kościół to jest wspólnota. Nikt z nas nie jest takim anonimowym chrześcijaninem czy katolikiem. To się już skończyło, to się już wyczerpało. Jeśli się czujemy, że jesteśmy w wspólnocie, to się nawzajem znamy, się nawzajem też wspieramy i jeden drugiego omadlamy. I to jest dzisiaj bardzo ważne, żebyśmy byli taką wspólnotą mocną, żebyśmy się wewnątrz nie dali szatanowi złamać czy wewnątrz podzielić. Popatrzcie, jak dzisiaj świat jest podzielony, nawet w kościele. Jeden episkopat głosi to, drugi ma zupełnie inne nauczanie. To jest po prostu jakiś absurd. A jesteśmy jedną wspólnotą, jednym ludem Bożym, gdzie mamy te same źródła,
Z tych samych sakramentów czerpiemy siłę, a ta nauka nasza jest taka dzisiaj niejednoznaczna i bardzo często sama sobie sprzeczna. Dlaczego? Utraciliśmy tą tożsamość wspólnoty ludu Bożego. Dlatego Bóg dzisiaj chce nam właśnie na początku tego wielkiego tygodnia i kończąc te nasze rekolekcje, jakby przypomnieć najważniejsze prawdy, że nas kocha, że chce nas uwolnić od naszych grzechów. Bóg tęskni za nami, dlatego chce, abyśmy się nawracali, aby się zmieniało nasze życie, ale nikt za nas tego nie zrobi. Bóg chce, ażebyśmy naprawdę w Nim widzieli i widzieli tego, który odkupił nas, który jest naszym Zbawicielem w Jezusie Chrystusie. Bóg chce, żebyśmy naprawdę byli wspólnotą, ludem Bożym i dziećmi, którzy mogą prosić Ojca o cokolwiek tylko chcą, ale z wiarą. Dlatego nie zmarnujmy tego czasu, nie zmarnujmy tej okazji, aby te wszystkie złe rzeczy, które się dzieją wokół nas, zmobilizowały nas do takiego odrodzenia duchowego. Bracia i siostry, właśnie jak patrzymy na historię, to widzimy, że kiedy działy się takie różne, czy wojny, czy epidemie, czy jakieś różne kataklizmy, nieszczęścia, właśnie wtedy mieliśmy najwięcej świętych, wtedy mieliśmy najwięcej ludzi, którzy całkowicie potrafili zaufać Panu Bogu. Tak jak to zrobiła rodzina Ulmów, całkowicie zaufała Bogu. Zróbmy i my to teraz i tutaj. Amen.